wręczenie odznaczeń państwowych, zwiedzanie budynków ministerstwa, koncert fortepianowy i wystawa o polskich placówkach dyplomatycznych. To tylko niektóre wydarzenia w ramach obchodów tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej. Dzień Służby Zagranicznej ustanowiłem w 2009 roku na pamiątkę pierwszej oficjalnej depeszy dyplomatycznej w odrodzonej Polsce. 16 listopada 1918 roku wysłał ją w świat Józef Piłsudski. Tego dnia z okazji Święta Polskiej Dyplomacji wspólnie z prezydentem Rzeczpospolitej wręczamy odznaczenia i nagrody najbardziej zasłużonym polskim dyplomatom. Honorujemy także osoby zaangażowane w dyplomację publiczną i w promocję naszego kraju za granicą. Najbardziej zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe w postaci Krzyża Oficerskiego i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski wręczył prezydent Bronisław Komorowski. Chciałem Państwu życzyć i wytrwałości, i tej osobistej satysfakcji z reprezentowania państwa polskiego, polityki państwa polskiego, które dzisiaj jest chyba łatwiejsze i trochę do kochania, i trochę łatwiejsze do reprezentowania. Tego samego dnia medale za długoletnią służbę wręczał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sukces każdego dyplomaty to sukces Polski. A im więcej sukcesów odnosimy na arenie międzynarodowej, tym większą wartość ma nasza służba. Minister spraw zagranicznych wręczył również nagrody imienia Jerzego Warchałowskiego dla studentów, którzy przedstawiają najciekawsze projekty związane z architekturą i wystrojem wnętrz polskich placówek zagranicznych i budynków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Przyrzekam i zobowiązuję się. Dzień Służby Zagranicznej to także okazja do zaprzysiężenia i nadania pierwszych stopni dyplomatycznych osobom, które pomyślnie zdały egzamin dyplomatyczno-konsularny. To, co mnie zaintrygowało i zachęciło do dyplomacji, to to, że faktycznie tutaj mamy wpływ na te wydarzenia międzynarodowe i wpływ na to, jak postrzegana jest Polska na świecie i w jaki sposób reprezentujemy interes naszego kraju. Do udziału w aplikacji dyplomatyczno-konsularnej zachęcała dyrektor Polskiego Instytutu Dyplomacji, ambasador tytularna Katarzyna Skórzyńska. Nie jest to zawód łatwy i z całą pewnością nie jest to zawód, który się wykonuje między godziną 8 a 16. Chciałem, aby było to święto. Perspektywy są bardzo różnorodne i chyba to jest jedna z największych zalet naszej pracy. W tej pracy właściwie nie sposób się nudzić. Praca dyplomaty jest zarówno ciekawa, jak i pełna trudnych wyzwań, co potwierdza były minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski. Trzeba być w jakimś sensie człowiekiem drogi, a nie człowiekiem celu, bo się przenosi z miejsca na miejsce i trzeba z tego mieć satysfakcję. Trzeba mieć wsparcie rodziny i umieć rodzinę wspierać, żeby ona w międzyczasie nie popadła w jakieś wielkie tarapaty. A to nie jest łatwe wszystko, ale to jest z kolei bardzo ciekawe. Dyplomacja wymaga także umiejętności korzystania z nowych metod komunikacji, w tym mediów społecznościowych czy blogów. Opowiadał o tym ambasador Polski w Bratysławie Tomasz Chłoń, który prowadzi dwa blogi, po angielsku na portalu MSZ i po słowacku na portalu największej tamtejszej gazety SME. Ambasador Chłoń odebrał z rąk ministra Radosława Sikorskiego nagrodę za osiągnięcia w dyplomacji publicznej i komunikacji medialnej. To pozwala mi troszkę myśleć w kategoriach pewnych priorytetów, co jest ważne. No, porządkuje mi trochę moją pracę dyplomatyczną, bo staram się tam przedstawić to, co nie jest przypadkowe, tylko to, co jest istotne. Z okazji Dnia Służby Zagranicznej przez cały weekend gmach ministerstwa był otwarty dla zwiedzających. O historii budynku i pracy w ministerstwie opowiadali doświadczeni dyplomaci. Zaskoczyło mnie na przykład, że można było zobaczyć sam gabinet ministra, czyli no właśnie miałem takie poczucie, że widzę samo serce tego budynku, no, że najważniejsze miejsce. Coś, co normalnie się widzi w telewizji, co jest jakby fajną częścią tego zwiedzania. Tutaj są depozytory telefonów komórkowych, tam gdzie się odbywają najważniejsze rozmowy, to przed nimi zawsze są depozytory. Robi wrażenie, no tak właśnie sobie wyobrażałam gabinety dyplomatów, ważnych dyplomatów, dostojne. Wydaje mi się, że jest bardzo ze smakiem i z klasą urządzone i mimo to, że jest dużo złota, to jednak ono tak nie bije po oczach. Dzień Służby Zagranicznej to także okazja do poznania doświadczonych polskich dyplomatów i zapytania ich o największe historie związane z ich pracą. Pojechałem do Australii
I tam w Australii miałem znowu takie zderzenie z przeszłością, ponieważ gdzieś głęboko w szafie ambasadora znalazłem kopertę z lat, połowy lat 80., które było napisane, że właśnie nie otwierać, więc oczywiście natychmiast otworzyłem, w której znalazłem takie stwierdzenie, że w wypadku wojny, w wypadku konfliktu, mam się zgłosić do ambasady Indii o pomoc. Trudno mi sobie było wyobrazić konflikt między Australią a Polską, no ale lata 80., a nuż coś takiego mogło, było wyobrażalne. Na osoby, które odwiedziły budynki ministerstwa, czekały liczne atrakcje. Wśród nich kącik dla dzieci, warsztaty tkackie czy prezentacje multimedialne o polskich placówkach dyplomatycznych. Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej była rola architektury i wzornictwa w budowaniu wizerunku polskiej polityki zagranicznej. W trakcie zwiedzania gmachu ministerstwa można było zobaczyć makietę przyszłej ambasady Polski w Berlinie, której budowa ma zakończyć się w roku 2016. Jej projekt przygotowała pracownia IEMS Architekci. To chyba jest pierwszy projekt, w którym musimy zestawiać ze sobą zupełnie sprzeczne ze sobą przymiotniki, tak? Bo z jednej strony bardzo szeroko pojęte bezpieczeństwo, takie wręcz wiążące się z zamkniętością, a równocześnie potrzeba tworzenia tego budynku jako budynku otwartego i tworzenie, kreowanie wizerunku takiej otwartości, bezpośredniości, przyjazności. Więc to są takie przymiotniki, które trochę wydaje się, że się wykluczają. I to dotyczy zarówno tej fasady zewnętrznej, bo ona musi być i bezpieczna, ale równocześnie przyjazna. I potem dalej to przenosi się na sposób kształtowania wnętrz. Gościem specjalnym tegorocznego Dnia Otwartego był profesor Krzysztof Ingarden, autor projektu Pawilonu Polskiego na Światową Wystawę Expo w 2005 roku. Próba stworzenia wizerunku kraju za pomocą architektury, za pomocą pawilonów wystawienniczych, ale też za pomocą placówek dyplomatycznych jest, wydaje mi się, niezwykle ważna, a trochę niedoceniona. Ten aspekt designerski, estetyczny, wkładu intelektualnego w kreowanie formy, on decyduje o tym, w jaki sposób architektura sprzedaje się i kreuje wizerunek państwa. Dniu Służby Zagranicznej towarzyszyły także wydarzenia kulturalne. W Zamku Królewskim w Warszawie odbył się koncert fortepianowy. Zwieńczeniem tegorocznego Dnia Służby Zagranicznej było otwarcie wystawy w gmachu Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na ekspozycji poświęconej architekturze polskich placówek dyplomatycznych zaprezentowano zdjęcia polskich ambasad i konsulatów z całego świata. Z okazji obchodzonego po raz piąty Dnia Służby Zagranicznej prezydent RP Bronisław Komorowski złożył jej pracownikom życzenia. Do czego można porównać służbę dyplomatyczną? No w jakiejś mierze do reprezentacji narodowej. Tyle, że boisko macie duże, bo to cały świat. Następna okazja, by przyjrzeć się z bliska Ministerstwu Spraw Zagranicznych już za rok, podczas kolejnego Dnia Służby Zagranicznej.